te wasze blogi, wasze pliki, pliki medialne, oczywiście możemy wieszać w dowolnym miejscu, jeżeli je mamy. Jeżeli nie mamy, korzystamy z narzędzi istniejących. Zresztą to jest taka zasada, którą będziemy próbowali maksymalnie tutaj podkreślać, że zawsze próbujemy skorzystać z najprostszych narzędzi, które są. Znaczy nie szukamy, jeżeli ta kamera nie zadziała, to postawimy tutaj laptop i odwrócimy tą kamerką do was. Czyli jeżeli to nie zadziała, to ja wyjmę iPhone i zaczniemy robić streaming z iPhone'a. Chodzi o to, żeby nie szukać wykrętu do niezrealizowania sytuacji poprzez brak technologii. No nie mam kranu, nie mam 10 asystentów, nie mam oświetlenia, nie mam kamery, nie robię, nie. Szukamy jakby najprostszego rozwiązania. Jeżeli streaming nam się nie uda, bo nie ma prądu, nie ma nic, no to postawimy aparat fotograficzny i zrobimy nagranie. Ten streaming będzie z opóźnieniem, ale będzie. No. I to, czyli szukamy zawsze najlepszego dla nas, ale jak nie ma tego lepszego, to gorszego, ale dostępnego rozwiązania. I teraz takie rozwiązania w przypadku wideo istnieją. Ja korzystam z Ustream, Vimeo i YouTube. Wszystkie trzy polecam. Ja mam tam kilkadziesiąt godzin nagrań. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy. Macie inne narzędzia, macie dostęp do innych serwerów, proszę bardzo. W każdym razie, jeżeli ktoś nie ma dostępu do serwera, powinien mieć konto na Vimeo dla filmów albo na YouTubie. Albo gdzie wskażecie. Teraz to wasze konto będzie służyło po to, żeby tamte materiały publikować. Też one będą podstawą działań naszych tutaj, nazwijmy to artystyczno-medialno-warsztatowych. Oczywiście nie tylko chodzi o film i w cudzysłowie telewizję. Między innymi... Cicho, nie podsłuchiwać. Między innymi nie chodzi o wszelkie działania, a zwłaszcza te, dlaczego moje pytanie, po co tu jesteście? Po co tu jesteście? No, po to, żeby założyć agencję swoją. I Piotrek założył agencję, już mu szkoła nie jest potrzebna. Koleżanka chciałaby założyć klub albo coś i tak dalej. W związku z czym każdy ma swoje marzenie, cel. I ten cel osiągnąć w jakiś sposób można. No, wykazać się, że jesteście genialni, uzyskać aplauz z publiczności. Ale jak to zrobić? No, musicie wziąć udział w wystawie, w festiwalu, w koncercie, mieć publikację w katalogach, wydać książkę albo album, zrobić, nie wiem, wystawę zbiorową czy indywidualną. I dokładnie to są cele tych zajęć. Ja to ogólnie nazywam festiwal. Wyobraźcie sobie, że jest festiwal w Wenecji i każdy tam naród, czy każde państwo ma swój dom, czy tam swój budynek, swój pawilon. I każdy w tym pawilonie robi co chce. I my robimy taki festiwal. Każdy na zaliczenie robi co chce. Jeden zrobi film, drugi zrobi transmisję z koncertu, trzeci zrobi album, czwarty zrobi wystawę i tak dalej. Tylko że wszystkie te działania, oprócz tego, że je zrobi, przejdą przez medium, przez nowe medium, przez internet. I na tych zajęciach, łącznie z formatem telewizyjnym, który jest, to będzie później, który jest tematem tej oddzielnej części zajęć pod tytułem internetowa telewizja, ale de facto wiele z tych naszych działań to są działania dokładnie te same. Dlatego postanowiliśmy je prowadzić razem. Wyobrażam sobie, że zajęcia są prowadzone w ten sposób, że podzieleni będziemy na dwie grupy i co drugi tydzień inna grupa ma obowiązek bycia tu, a druga grupa ma obowiązek bycia tam, przez internet. Czyli na każdych zajęciach wszyscy są.
grupa dyżurna jest fizycznie, reszta może być fizycznie, welcome, wszyscy mogą być, ale na pewno musi być przez internet. Możecie być w Krakowie, Gdańsku czy w Paryżu, ale na zajęciach musicie być. Jest obowiązek zajęć w postaci dwie nieobecności nieusprawiedliwione, proszę bardzo. Trzecia, obniżamy stopień końcowy o jeden. Oczywiście jak ktoś jest chory, ma wycieczkę z rektorem, wernisaż w Nowym Jorku, to są jak najbardziej usprawiedliwione sytuacje. Ale one muszą być znane i nie zwalniają od uczestnictwa z zajęć i realizacji punktów programu. Jako pierwszy punkt programu na przyszłe zajęcia, które już będą się odbywały w tym rytmie dwugrupowym. Pierwsza grupa, druga grupa. Zresztą chciałbym, żeby były dwie grupy, a nie jedna, bo wiem, że część z Was chce być co dwa tygodnie konkretny. I teraz ideałem byłoby, żeby ta druga część była w tym drugim terminie. Spróbujcie się dogadać. Pierwsze dwa najbliższe zajęcia to będzie Wasza prezentacja. Będziemy produkowali produkt w postaci filmu, rejestracji, sprawozdania przez internet, przed kamerą. To ma być przedstawienie Waszej osobowości artystycznej, Wasz dorobek, Wasze marzenia, pokaz Waszych prac fizycznie, w postaci plików, w różny sposób. Myśmy to częściowo próbowali robić jako zaliczenie na czwartym roku. Częściowo to się udało. Tu chciałbym, żeby do tego podejść trochę inaczej, a mianowicie, żeby to był po pierwsze jako sposób na poznanie się. Co Was kręci, jakie są Wasze marzenia w czasie studiów, po studiach, jakie są Wasze fascynacje kierunkami, osobami, co szczególnie Was interesuje, czego chcielibyście się dowiedzieć, czy chcecie bardziej poznawać aspekty organizacyjno-techniczne, czy bardziej filozoficzne i tak dalej. Na tych wszystkich poziomach widzę jak najbardziej sens współpracy z wszystkimi pozostałymi zajęciami. Wręcz jeśli ktoś z Was wymyśli sobie temat fotografia w bram w Paryżu pomiędzy 30 a 40 rokiem, 1930 a 40, to ja z przyjemnością Was odeślę do historii sztuki, czy do historii fotografii, czy do archiwum, czy do innych Waszych zajęć, które tu macie. I teraz te Wasze inne zajęcia mogą być albo uzupełnieniem naszego projektu, albo mogą być inspiracją dla tego, co będziecie robili na tych zajęciach. Możecie tutaj zrealizować coś, co wypływa z historii sztuki. Możecie coś, co wypływa z filozofii. Możecie zrealizować coś, co wypływa z historii filmu. Z dowolnych innych zajęć. Z pracy z Szyrykiem, z pracy z Robakowskim, z kim to może być projekt dla kogokolwiek, który tu robicie, tylko do niego podejdziemy od strony tej medialnej, czyli obudujemy go tymi wszystkimi elementami. I teraz tak, najbliższe dwa zajęcia, czyli grupa A za tydzień, grupa B za dwa tygodnie, to są Wasze prezentacje. I teraz będziemy na tych zajęciach przygotowywali się do tego, żeby na końcu każdy stanął przed tą kamerą, albo usiadł, albo zrobił cokolwiek i się przedstawił, opowiedział, narysował, wyświetlił z PowerPointa, pokazał film z pliku, co chcecie. I w każdej chwili służę Wam poradą i pomocą. Nie wiecie jak zrobić, macie różne pytania, proszę bardzo. Podejrzewam, że część z Was ma już takie rzeczy gotowe, bo na wielu zajęciach robicie różne prezentacje, robicie autoprezentacje. Tutaj chciałbym, żeby ta
wasza prezentacja waszej osobowości, waszych zainteresowań była takim początkiem do naszej rozmowy, a końcem tego jest ten festiwal, który robimy na przedostatnich zajęciach w tym semestrze. To jest, to jest dość prosta sprawa. To jest konkretny dzień w styczniu. Jest konkretny dzień w styczniu, konkretna, że tak powiem, no już przeświadczona technologia. I on będzie fizycznie, nie wiem, czy to mówiłeś, w internecie się odbywać. To znaczy, to wszystko się odbywa w internecie, ale ten, nazwijmy to festiwal, na którym jedna z was, jedno z was, na który ktoś pokaże zdjęcie, ktoś pokaże film, ktoś zatańczy, a ktoś pokaże książkę, to wszystko będzie miało swój oryginalny byt w postaci zdjęcia na ścianie czy pląsów w kącie, ale będzie też ta wersja ostateczna tego dzieła puszczonego, do którego widz ma dostęp przez internet. I tak jak zrobiliście bardzo ciekawy performance grupowy na zaliczenie, unikając różnych pytań i odpowiedzi na różne punkty, ale twórcze podejście do pytania i odpowiedzi się też liczy, niech będzie wam, to uważam, że praca nad tego typu działaniem, tego typu performancem, tego typu przedstawieniem mogłaby być bardzo ciekawym zadaniem na dłużej niż tylko zadanie zaliczeniowe. Jeszcze to troszkę potraktowali z przymrużeniem oka, ale udało się. Ja uważam, że to jest to bardzo cenne podejście i chciałem podkreślić, że podobało mi się szczególnie to, że udało wam się w kilka osób coś zrobić, a bardzo się od tego broniliście. Zresztą ten pomysł wyszedł z tematu naszych działań. Hasłem było razem, to hasło rzuciła wasza koleżanka. Ja uważam, że to hasło jest świetne, bo w tej szkole są sami indywidualiści. Każdy chce być najlepszym artystą i najsprawniejszym operatorem i najzdolniejszym fotografem. Natomiast w życiu, a zwłaszcza w życiu w zawodach medialnych, filmowych, agencyjnych, festiwalowych, wydawniczych i tak dalej, będziecie zawsze skazani na pracę grupową. I tej pracy grupowej chcę z wami ćwiczyć. Czyli robimy festiwal. Data będzie wisiała na stronie, czy na blogu, czy dostaniecie mailem. Ponieważ rzeczy dzieją się szybciej niż zdążamy, więc ten blog nie jest na dzisiaj gotowy. To ja nie jestem przygotowany. To, o czym mówię, powinno być na ekranie jeszcze nie. No chwileczkę, przecież też nam może pomóc, nie? Przecież to nie są rzeczy, których trzeba się tutaj specjalnie uczyć. Na pewno wiele was potrafi zrobić prosty blog, bo nawet nie musi WordPress, to może być blogspot, no już. Więc jeszcze raz, zdążając jeszcze raz do powtórzenia finału. Na tych zajęciach będziemy zdążali do zrobienia tego festiwalu, nazwa. Tematy są uzgodnione, co robicie. Mogą być związane z waszymi innymi zajęciami, mogą być specjalnie wymyślone z tego powodu. I ostatnie zajęcia są tak, te przedostatnie zajęcia to będzie tak zwany wernisaż. Czyli robimy pokaz fizyczny i medialny naszych osiągnięć, naszych działań przez pół roku. A ostatnie to będzie tak zwany finisaż. Czyli tak jak często się zdarza w ostatnich działaniach artystycznych, ponieważ głównie ludzie na wernisażach się spotykają, na wernisażach, na wystawach, to zaczęli wymyślać finisaż. I w związku są dwa preteksty, żeby się spotkać. Ten finisaż, mam nadzieję, będzie wzbogacony pewną refleksją jakby zewnętrzną i o tym, cośmy zrobili i pokazali na wernisażu. Ja bym też I to samo jest drugi rok, drugi semestr. Robimy dokładnie to samo. Robimy festiwal, drugi festiwal, że się skończy na przedostatnich zajęciach. Jedną dopuszczam tutaj taką, znaczy dopuszczam.
Życie nam pokazuje, że trzeba wykazać pewną elastyczność. W związku z czym możliwe, że nam się coś w tym pierwszym semestrze nie uda. Ze względów technicznych, internetowych, kamerowych, komputerowych, czegokolwiek. W związku z czym ten pierwszy festiwal traktujemy jako próbę generalną. A ten główny festiwal odbędzie się w maju, przedostatnie zajęcia i to już będzie ten nasz główny festiwal. Teraz, żeby Was do tego zachęcić i jakby przekonać, to moim zdaniem po prostu uruchamiamy coś, do czego wielu z Was dąży. Piotrek założył agencję. Ty chcesz założyć klub. I dokładnie to zrobicie na festiwalu. Ktoś z Was chce wydać katalog, ktoś inny będzie chciał zrobić koncert i performance multimedialny czy jakikolwiek inny. I dokładnie to zrobicie. I dokładnie to, co będziecie chcieli robić w życiu, zrobicie i będziecie mieli gotowe. Czyli w momencie, kiedy skończycie szkołę za rok czy za 5 lat, będziecie mieli w swoim doświadczeniu festiwal, wydawnictwo, wystawę. I dalej będziecie mogli to robić, jak Wam się nie znudzi, albo zrezygnujecie z baru i z klubu i zajmiecie się czym innym, wydawaniem książek, albo dowolnym działaniem artystycznym. A propos tego, tej kwestii, jest taka dygresja, jest taka knajpa gdzieś w Kanadzie, która ma swoją stronę internetową, Streaming Cafe, i oni tam organizują koncerty i inne działania artystyczne. Regularnie to się pojawia w internecie, po to, żeby ci, którzy występują, mogli sprzedawać swoje utwory szerzej. Czyli krótko mówiąc, nie całe koncerty są pokazywane, tylko fragmenty. Po to, żeby można było na przykład kupić płytę, albo żeby zapłacić za cały koncert, jeżeli się komuś spodoba. To fajna strona w ogóle, nazywa się Streaming Cafe. Tutaj jest. Jednym z moich... A wykorzystuje dokładnie tą technologię, o której ja tutaj będę opowiadał głównie. Jednym z takich sugestii, działań, na które Was namawiam, to my możemy potraktować te nasze zajęcia co tydzień, co 2 tygodnie, czy możemy je traktować raz na miesiąc, jako właśnie wernisaż, jako koncert, jako pokaz, jako festiwal. Czyli musimy zrobić imprezę, kupić wino, wydać zaproszenia i mieć produkt. Czy tym produktem będzie pokazanie multimedialnych projekcji Oli, czy zdjęć z albumu wydanych przez kogokolwiek innego z Was, jest obojętne, to może być produkt bardzo indywidualny, może być bardziej, ale wyprodukujmy wydarzenie i to wydarzenie fizycznie będzie to miało miejsce. Bo jeszcze w tej szkole jest taki problem, jeżeli niektórzy z Was studiują tutaj dłużej, to na pewno znają ten problem, polega na tym, że choć szkoła jest tak zorganizowana, żeby studenci się na zewnątrz promowali, bo przecież niczego więcej Was tutaj nie uczą, jak promocji własnej osobowości, to ja uważam, że prawie nikt o nikim nic nie wie i wszyscy w gettach zamknięci sobie tutaj siedzą w pokoikach i tylko wiatr hula po korytarzu pustym. Więc pomysł jest ogólny taki, żeby wykorzystać pewne możliwości i się nawzajem dopieścić i wypromować. Jakkolwiek to brzmi. Technologia jest, wszystko jest, że tak powiem, trzeba tylko się za to zabrać. Wracając do rytmu spotkań, lekcji, zadań, jakby to nazwać, wyobrażam sobie podział na 2 grupy, to znaczy grupa A i B. Grupa A jest w tygodnie nieparzyste, B w tygodnie parzyste. Reszta dobrze widziana jest. Fizycznie. Jeżeli reszty nie ma, to musicie mieć kontakt z lekcją w internecie. Jeżeli nie macie kontaktu z lekcją w internecie i Was tu nie ma, to Was nie ma, to jest nieobecność. Narzędzie jest do lekcji w internecie, niezależnie od tego, co... Jeżeli nie będzie lekcji w internecie z naszej winy, bo nam kabel utną, albo prąd zabiorą, albo kamera się przewróci, to jest nasza wina. Ale musicie starać się być w internecie i reagować, to znaczy nadać komentarz do pracy kolegi czy koleżanki, która się tutaj wyprodukuje. W ciągu najbliższych 2 tygodni produkujecie się w postaci
przedstawienia samego siebie. W międzyczasie ja i Sławek będziemy starali się Wam przedstawić nasze dokonania. One są, jak ktoś chce pogrzebać, osiągalne. One są dostępne. Wejdzie na moją stronę YouTube, no tam jest kilkaset filmów. Oczywiście niektóre nie nadające się nawet do procesu edukacyjnego, ale jest kilka lepszych, kilka gorszych. To, co ja robię, można znaleźć. To, co wy robicie, mnie się nie chce szukać. To jest bardzo ciekawe zajęcie i ono jest czasami pasjonujące, zresztą czasami to robię. Surfuję sobie po internecie, ślad za waszymi śladami. Ale chciałbym, żeby to była wasza inicjatywa, to jest wasz punkt widzenia. Przedstawiacie siebie, jeżeli nie macie jeszcze wielu czy znaczących osiągnięć, to przedstawiacie siebie w inny sposób. Wasze marzenia, czy wasze fascynacje, czy wasze zainteresowania, czy wasz pomysł na, nie wiem, na serial, na film, na katalog, na wystawę, na cokolwiek. Staram się, żeby były punkty do zaczepienia do tego następnego etapu. Po tych dwóch tygodniach pierwszych, następny etap to są znowu tych spotkań będzie, w sumie mamy ich 15. Czyli dwa ostatnie to jest wernisaż i finisaż. Dzisiaj mamy pierwsze, to mamy minus 3, to jest 15, minus 3 to jest 12. 12 minus 2 na wasze przedstawienie, 10 spotkań mamy, czyli po każda grupa jest 5 razy. I z każdym z was z osobna oraz grupowo chciałbym, żeby wszyscy byli zaangażowani wzajemnie w pracę. Między innymi na tym etapie, że wiele działań, żeby osiągnąć ten etap. Przepraszam, czy telewizja internetowa? Tak, zapraszamy, tak? Ja wiem, że koniec, ale... Koniec świata. Czy tam pan pokuśtyka tam? Nie, ja tak muszę. Oprócz tych działań, nazwijmy to artystyczno-projektowych, wokół tego całego planu, czyli dojścia do wernisażu i finisażu, będzie dużo działań organizacyjno-technicznych. Wyobraźcie sobie, że robicie wystawę w Paryżu i zapraszacie 15 osób na tę wystawę. No i trzeba uzgodnić sprawy wieszania, transportu, gdzie nocują. Tak. Może niektóre etapy też będą dotyczyły naszego projektu. Pewne rzeczy będą automatyczne, bo będą się działy w szkole, mamy tu dostęp do różnych narzędzi, ale pewne rzeczy będą musiały wyjść na zewnątrz. Żebyśmy szukali jakiejś scenografii, czy jakiejś pomocy modela czy modelki, czy może jakieś specjalne oświetlenie ktoś będzie chciał. Także różne elementy produkcyjno-promocyjne możliwe, że będą wykraczały poza możliwości tego pokoju i tej szkoły. I wtedy oprócz tych działań artystycznych myślę, że będziecie mogli się wykazać, może nie wszyscy, niektórzy mają dryg do takich działań organizacyjno-technicznych, a inni nie. Może ktoś będzie szczególnie uzdolniony w poszukiwaniu sponsora, a reszta będzie się zajmowała twórczością. Ale ten element twórczy musi zaistnieć u każdego z was. Czyli realizujecie jakieś dzieło. Teraz, żeby was do tego zmotywować twórczo, to przed każdymi zajęciami każdy robi 10 zdjęć. Zamiast 10 zdjęć można zrobić jedno ujęcie. Ja to nazywam jeden film, co mi się kojarzy z pierwszym filmem, który wam pokazałem przed chwilą, bo to był film zrobiony w jednym ujęciu. I ja przez wiele lat kultywowałem taką zabawę, robienie filmów krótszych i dłuższych w jednym ujęciu. Między innymi w 2000 roku na festiwalu w Krakowie całą taką akcję przeprowadziłem. Codziennie był robiony film w jednym ujęciu i wieczorem był pokazywany w kinie. To wtedy było na granicy możliwości mediów, bo wtedy się pojawiły na tyle doskonałe
dostępne kamery amatorskie, cyfrowe, które pozwalały na rejestrację takiego obrazu, który na ekranie miał sens. Poprzednio kamery typu VHS, czy nawet H8 nie nadawały się do tego. I teraz ja wracam do tego pomysłu, bo on jest, uważam, bardzo twórczy. Bo w tym jednym ujęciu są dwa elementy bardzo ciekawe do zadecydowania. Gdzie postawić kamerę, albo gdzie się z nią poruszać, bo ona nie musi stać. Jak długo ma trwać ujęcie? I teraz są takie, które wystarczy, że trwają 10 sekund. Są takie, które po minucie wybrzmiewa kamerę. A są takie, które trwają 20 minut i dopiero wtedy mają sens. Ja oczywiście mam takich rejestracji mnóstwo i pewnie nikomu się nie uda tego obejrzeć. Zainteresowanym będę mógł w mniejszym lub większym gronie to prezentować. W związku z czym obowiązkowo przed każdymi zajęciami, nawet jak kogoś nie ma, 10 zdjęć jest na serwerze, albo jest jedno ujęcie. Jak nie ma, to jest dwójka, jak jest, to jest piątka. To co, Żuku, teraz już przerwa krótka? Na co? Na papieroska albo siusiu i zaczynamy coś dalej? Bo wydaje się, że teraz tak jest, że ty przyszedłeś na zajęcia z telewizji, tak? A nie przyszedłeś na wcześniejsze zajęcia z warsztatu nowych mediów. Dobrze myślę? No tak? Widzisz, to błąd zrobiłeś życiowy. No ale chwileczkę, jeszcze możemy go przekonać, spokojnie. Przecież. To jest... A teraz... Nie, bo myślę, że należy to szczęście dozować, którego jest tak wiele. To co? 5 minut przerwy? Pytania? Wnioski? Ktoś chce uciec? Jeszcze może, można. Słuchajcie, to może pomóc. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja czasami wiem, że jak ja zaczynam coś mówić, to się ludzie zaczynają mnie bać, więc uprzedzam. Część mnie zna, więc już się nie... Wszyscy zamilkli 5 minut. Więc... To naprawdę będzie bardzo sympatyczne i miłe przeżycie te nasze zajęcia, aczkolwiek podobno jak ja zaczynam mówić, to się ludzie mnie boją. Nie przesadzę. To moje... Co? Nie jest źle, nie? Nie? Jeszcze raz sympatycznie. Nie, bo myśmy się już widzieli, wiesz, ale jak ktoś pierwszy raz mnie widzi. Bo ja rozmawiałem z tamtą, ja jeszcze ciekawe się muszę otworzyć jeszcze. Ty to na pewno chodzi. Chcecie przerwać? Nie, bo możemy wlędzić dalej. Zresztą to nie koniec jeszcze jest. Także przepraszam. Ja się z czymś nie zgadzam. Ja powiem, że choć tak na telewizję, internetować, czy właśnie do tych mediów, bo co będziemy tu realizować? Co obejrzysz, bo jest nagrane. Okej, aha. No weźmy. Wiemy, tylko właśnie. Po to robimy nagranie, żeby nie opowiadać 30 razy. A tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 4 osób nie ma i ty 5. Czyli prawdopodobnie jeszcze ze 3 razy trzeba by było. Ja mam taki zielony, to za 20 minut powrót? 15? Znaczy, my de facto prowadzimy 20 razy. Większość filmów zapisała się na moje taki jest plan nasz. Ja na razie jeszcze kradnę tę tabelkę, ale jeszcze tu wrócę. Bo ja się zapisałem też na montaż, ale z tego co ja... Co mówią studenci, on nie ma sensu zabrać. A że montaż? Ktoś nasz stanie budynkowy. Magda. Dobra, wiesz co, tutaj też będziesz montował. Leć na uczelnię. Ale to a właśnie mam takie pytanko, bo te nie zupełnie, jak pojąć sam termin telewizji.